Wszystkim z tej strony Atakama na waszych ekranach, kolejny odcinek na moim kanale. Słuchajcie, co chciałam wam na początku powiedzieć, że stoi za mną niejaka Sora, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, nie pisałam chyba, że nagrywam, aczkolwiek bardzo cię pozdrawiam i bardzo miło, że się do mnie odezwałaś, że jesteś, wiecie, samo przywitanie jest już bardzo miłe. Tak, także Sora Goldburn, pozdrawiam, jeśli będziecie mnie gdzieś widzieć i będziecie chcieli coś tam napisać. Jeśli będę miała chwilkę czasu, oczywiście wymienię parę słów. Jeśli tego czasu będzie mniej, tak jak teraz na przykład, bo chcę nagrać, no to tylko odpiszę hejka, albo czasami nawet nie odpisuję, no bo wiadomo, jak gram gdzieś tam dla siebie, no to już troszeczkę mniej tego czasu zostaje. To jest SSO na luźno, jak po tytule widzicie. Bardzo się cieszę, że tak ciepło przyjęliście tą serię. Kamila, Mystery Stone, Nadia's World Filed, czy jakoś tak, nieważne, nie chcę przekręcać tego angielskiego. Dziewczyny, bardzo serdecznie was pozdrawiam wszystkie, bardzo mi miło, że tu jesteście, bardzo się cieszę. Tak, będę robić... tak właśnie nagrywam. Hejo, ojejku, jak słodko. Sophie Bree Sky. Dziewczyny, naprawdę, serducho dla was, oczywiście. Ja uciekam nagrywać. Violeta, ojejku. Jeju, ja was, to jest tyle tak słodko, strasznie. Mega serduszko dla was, naprawdę. Strasznie, dziewczyny, dziękuję. I sorki, że ja tak uciekam, ale no, tak jak wam mówiłam, tak lecę nagrywać. Buziaki, pozdrówcie widzów. A, nie mogę tego napisać, ale dupa. O! Jej! No, także jeszcze raz super, że jesteście, dziękuję. Możecie, jak oczywiście, ja wiecie, zawsze miło, chętnie przywitam wszystkich, ale jadę teraz szybciutko, żeby w tyle coś się działo. Jedziemy sobie pogadać. O, muzyczka. Nie wiem, czy nie jest za głośno. Mam nadzieję, że nie. Jadę sobie troszeczkę pogadać. Porobimy sobie wyścigi. O tym, co się ostatnio tutaj na SSO w ogóle działo. Dlatego, że dużo się podziało. Ja wyczytałam na blogu Starstablowym, że będziemy mieli coś takiego... Czekajcie, bo jest za głośno. Że będziemy mieli coś takiego... jak kody, no nie? Na StarCoins. Ja tam ze dwa chyba wpisałam... Nie wiem, czy wy wpisaliście, oczywiście tutaj wam się teraz wyświetlą te kody. Dajcie znać, czy wam działają, mi chyba już jeden nie działał, także nie wiem, te kody będziemy zbierać, spoko. Ale była jeszcze jedna informacja odnośnie tego, że będzie jakiś darmowy koń. Wiecie co, chodźcie na ujeżdżalni, mam ochotę sobie pojeździć tam na tym wyścigu na ujeżdżalni. Że w ogóle jest środa, kiedy ja to nagrywam, godzina 13 i wiecie, że jeszcze nie ma aktualizacji. Także jestem w lekkim szoku, bo zwykle jest ona z rana, a teraz jej jeszcze nie ma, więc to jest mega dziwne. Ale dobra, nie o tym. Wrócimy do tego, że na SSO, że właśnie tam na Instagramie oni napisali, że... coś tam, że niby jakiś koń, że mamy na to czekać, że będzie jakiś darmowy, czy coś. I z tego, co mi wiadomo, to my póki co mieliśmy dwa darmowe konie. Jeden, którego można było dostać na urodziny Starstablowe, bodajże 10. I później było można go kupić. To był ten dzikusek. Taki kary Wład, jakieś takie, wiecie, specjalne. I spoko, bardzo fajnie. I drugi koń darmowy to ten z jazdy duszy, którego oczywiście nie mam, bo nie chce mi się tego robić. Myślę, że się wezmę za to w końcu, chociaż ja bardzo często myślę i mówię, a tego nie robię, no nieważne. Dajcie spokój, jestem jasną duszę, naprawdę, już dajcie spokój. Chodzi o to, że po prostu, to kurde, to jest takie trochę dziwne, że nagle oni chcą, piszą o jakimś darmowym koniu, gdzie zabrali nam StarCoinsy, jakieś tam darmowe. Naprawdę było ostatnio dość dużo takich dziwnych działań z ich strony. I niedługo w ogóle mają wyjść te nowe konie Sel Francis, czy jakoś tak? Coś mi tu nie pasuje. Mi się wydaje, że to, co oni napisali na blogu, bo oni tam napisali, że i mamy czekać na konia, tak? Na konia, czy coś takiego. Bo to oczywiście w języku angielskim. I ja szczerze sama nie wiem, jak mam to rozumieć, no bo z jednej strony spoko, jak będzie jakiś darmowy koń, bardzo fajnie.
Też widziałam coś na blogach, że pisali o tęczowych koniach, które robili ludzie. I nie mam pojęcia, czy to ma jakiś związek, bo wyczytałam to gdzieś z jakichś takich szemranych stron. W sensie szemranych, na zasadzie to były czyjeś blogi bodajże. Także nie wiem, co o tym myśleć. Może faktycznie będzie jakiś darmowy koń, który będzie jakiś taki tęczowy, coś właśnie na zasadzie tych koni, co były w zeszłym roku, bo to chyba też było na wiosnę, no nie? Bo kiedy jest ta tęcza? Wydaje mi się, że nie wiem, coś mi się albo pomieszało, albo mi się coś, fakty nie łączą. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jestem mega ciekawa, ale fajnie by było, wiadomo, no, darmowy koń zawsze spoko. Nie wiem, co o tym myśleć. SSO ostatnio Żydzi trochę na Starcoinsach, Żydzi trochę na tym wszystkim. I nie wydaje mi się, żeby mieli powód, żeby nam tego darmowego konia dać. Tym bardziej, że no ostatnio, chyba że będą chcieli może jakoś odpokutować to, co się działo ostatnio i to, że nie ma tych wszystkich, wiecie, walentynek, nie walentynek. Swoją drogą bardzo mi jest przykro, że tych walentynek nie ma, chociażby tych walentynek, czy Prima Aprilis. To były naprawdę śmieszne święta, naprawdę wszyscy czekali na to i choćby to było non-stop to samo, chociaż nie, kiedyś tak nie było. Nie było tak samo. Był ten Giga Shire, że niby do kupienia. Był, że konie zamieniały się w auta. To też było mega fajne. Albo, że naszym postaciom rosła głowa. Albo, że mogliśmy mieć mini konia. I to było, kurczę, no nie wiem, to dodawało tej grze jakiegoś takiego smaczka. I tego wszystkiego teraz nie ma. Ale w ogóle dziwnie się to zbiegło w czasie, że niby ma być ten koń, taki darmowy dla nas, w momencie, kiedy też ma wyjść ten Sel Francis. I teraz, no naprawdę, nie wiem, czy to połączyć, jakby, czy to będzie to i to jednego razu, czy raczej nie i wiecie, o co chodzi, no nie? Bo strasznie ciężko jest to wywnioskować tak naprawdę, co oni zamierzają zrobić i mnie naprawdę mega dziwi to, że nadal nie ma tutaj jeszcze żadnych, czekajcie, chodźcie do Jarlem, sobie pojedziemy teraz, nie ma tutaj żadnych, jejku, co ja chciałam powiedzieć? Żadnej aktualizacji, że nie ma żadnej aktualizacji. O, albo na Farmestiva sobie pojedźmy. Trochę przemyślałam w ogóle też fakt tego, że zrobili te wyścigi, że można w kółko sobie jeździć i trenować konie. Spoko? Dla ludzi, którzy faktycznie mają na przykład jeden dzień na poświęcenie, żeby robić sobie jeden wyścig cały czas stale w kółko i chcą wytrenować faktycznie te konie. Ale ja wam coś powiem, ale tak szczerze i od serduszka. Ja w momencie, kiedy wytrenuję takiego konia, to go odstawiam i już na nim nie jeżdżę. Pewnie słyszeliście Leo, nieważne. To jest SSO na luźno, tu się dziwne rzeczy dzieją. I w momencie, kiedy ja takiego konia odstawiam, bo zauważcie, że dużo ludzi sobie mówiło, no dobra, mam tyle koni do wytrenowania, najpierw sobie je wytrenuję i dopiero później kupię nowego konia. I wydaje mi się, że oni tutaj zastosowali trochę taką psychologię, że wiecie, no teraz ludzie mogą sobie wytrenować tego konia tak naprawdę zawsze, nawet jeśli skończą im się wyścigi. I mogą tak trenować w kółko jednego konia na tym jednym wyścigu i jakby, wiecie, zaraz będą mogli sobie kupić następnego konia, bo przecież ten już jest wytrenowany, no bo ja naprawdę tak mam, że jak wytrenuję konia, to go po prostu porzucam i nie jeżdżę już na tych wytrenowanych, bo nie mam po co, bo nawet jak są jakieś zadania, no to zazwyczaj tam gdzieś tam się TPD dla konia też przewija, no i szkoda, żeby ono się traciło, więc zazwyczaj biorę takiego konia, który to PD potrzebuje. I dla mnie to nie jest taki żaden wyznacznik, że ojoj, mam wszystkie konie wytrenowane, no spoko, jak komuś się chce i w ogóle, to okej. Ale jak ktoś nie ma na przykład zadań do roboty, no nie? Wiadomo, tak jak ja tutaj, powiedzmy, no mam jakieś tam zadania do zrobienia, jakieś tam archeologie, nie archeologie, których jeszcze nawet nie ruszyłam, no to okej, ja coś tam mam, ale jak ktoś nie ma naprawdę już nic do roboty w tej grze, no to wyobraźcie sobie, że wchodzi tutaj tylko po to, żeby te konie trenować i kupuje nowe, żeby trenować nowe i tak będzie w kółko i na okrągło. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie taki, no takie, to jest specjalne. Słuchajcie, to dla mnie to jest specjalnie zrobione. Możecie mi powiedzieć, co wy o tym myślicie. No dziwny zabieg.
spoko, ale właśnie mam wrażenie, że to było tylko i wyłącznie pod to zrobione. Tak samo kurczę z tym koniem. No tak mnie to ciekawi, co oni zamierzają zrobić. Czy oni dodadzą faktycznie, czy nie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze, bo ja jestem tak strasznie ciekawa, czy będzie coś, czy nie, że to jest jakiś hit. Dawno tak nie byłam zainteresowana tym wszystkim. Może SSO naprawdę chce nam jakoś, wiecie... Te rzeczy wszystkie złe, co nam pozabierali teraz, czy te starcoinsy, czy coś, no naprawdę kiedyś były kody. W ogóle dla mnie to jest takie śmieszne. Kod na 60 starcoinsów. Serio? Już nie mogli dać na 100? Naprawdę? W sensie, okej, ja rozumiem, ale serio? Na 35 starcoinsów? Jakby czemu? Nie rozumiem tego. Dlaczego 35? W sensie to też ma jakieś tam swoje zastosowanie, że wow, dali 9 kodów! My god! I co z tego, że dadzą 9 kodów, jak każdy będzie po 35 starcoinsów? Wiecie, o co chodzi, nie? Że oni chcą, mam wrażenie, wizerunkowo teraz wyjść na tym bardzo dobrze. I tak samo z tym koniem wizerunkowo bardzo dobrze chcą wyjść i wyszliby. Słuchajcie, oni wyszliby dobrze wizerunkowo, gdyby teraz dali ludziom konia za darmo. Więc jeśli się okaże, że faktycznie dadzą tego konia za darmo, no to spoko. A jeśli będzie chodziło o to, że będą te San Francisy do kupienia znowu, no to, to tak średniówka. I o czym jeszcze chciałam powiedzieć, tam widziałam też, że właśnie optymalizacja gry znowu będzie jakaś inna i znowu nasze wymagania systemowe będą wyższe. W sensie SSO będzie miało teraz kosmiczne wymagania systemowe. Dla porównania generalnie z tego co wiem, to naprawdę dużo gier. Nawet słyszałam chyba u Masona, że nawet Simsy mają większe, mniejsze wymagania niż będzie miało SSO. Także to już jest w ogóle śmieszne. Że Sims, chociaż gdzieś tam rozumiem to, bo jednak to jest gra online, no nie? To jest gra online, ale no mimo wszystko graficznie okej. Okay. Simsy, a to? No nie oszukujmy się, że to... Chociaż z końmi to też tak różnie. Na przykład te Simsy, konie w Simsach tak średnio mi się podobają. No i tak niby fajnie, ale nie, wiecie. Trójka na przykład dużo bardziej mi się podobała. W ogóle zamierzam sobie jakby odnowić simsową historię, simsową zabawę w trójkę. Pograłabym w Simsy 3, mam ochotę pograć w Simsy 3, tylko jedno, co mnie zawsze wstrzymywało od tej gry, to jest to, że nie umiem tego ciemnego ekranu w ogóle zniwelować. Jak nagram, to po prostu mam tak ciemny ekran, że nic praktycznie nie widać i ja od lat z tym walczę, nie wiem jak to naprawić, bo one tam mają chyba optymalizację na Windowsa 7 i później już dupa, więc... No nie wiem, mniejsza o te Simsy. Chodzi o to, że SSO coraz bardziej ciągnie na te wymagania systemowe, a no wiadomo, że my tak często komputerów nie zmieniamy, bo to są jednak ogromne koszta. Także nie wiem, łączę to z tym, że to jest gra online, ok? I domyślam się, że jednak nie jest to najprostsze do ogarnięcia, żeby pomieścić tylu graczy na serwerze i żeby to działało po prostu płynnie. Także spoko, ale no, ludzie się wkurzą. Wiem, że się wkurzą. Ja mam kompa, który na szczęście to pociągnie jeszcze. Nie wiem, co dalej. No cóż, tak to jest. No nie powiem, graficznie wygląda to coraz lepiej. Nie oszukujmy się. Już pomijając to, jak wyglądają nasze postacie, bo wyglądają tak se, to graficznie wygląda to lepiej. Ta trawa wygląda lepiej niż kiedyś, budynki wyglądają lepiej. Całe te efekty, które są teraz tutaj na tych wyścigach, no to wszystko jednak zżera tego RAMu, tego wszystkiego i rozumiem. Oj, tu możemy sobie pojechać kilka razy i za każdym razem to nam da PD dla konia. 125, no ale daje. I tak po 125 możemy sobie dobić, no nie ma problemu, żeby sobie dobić tutaj po prostu ten poziom. Są trzy wyścigi w jodłowym gaju i tam też właśnie one są jakby powtarzalne. No jest kilka na mapie, które można robić w kółko, tak żeby się też nam, wiecie, nie znudziło. Robicie 10 razy jeden, 10 razy drugi, 10 razy trzeci i tak to się kręci.
No i co? No i to chyba tyle, co chciałam powiedzieć na tym SSO na luźno. To wypada tak, że ja po prostu gadam o wszystkim i o niczym i liczę na to, że wy też wypowiecie się w komentarzach na temat wszystkiego i niczego, bo to jest naprawdę taka luźna gadka, pogawędka na temat tego, co mi się wydaje, co się dzieje tutaj w tym SS-owym świecie, bo jednak nie oszukujmy się, ale ten SS-owy świat jest ze mną od ponad 10 lat i czuję się w jakimś tam stopniu... no przywiązana do tego i ma to wpływ na to, co się dzieje i po prostu... no chcę wiedzieć, tak? Chcę być na bieżąco, bo ma ta gra dla mnie ma bardzo duże znaczenie. Jest sentyment oczywiście. No i plus, no wciąż w to gram. I jest bardzo dużo ludzi, którzy wciąż w to grają i też chcą wiedzieć. I bardzo dużo ludzi jest bardzo złych, że gra nie daje im nowych zadań, tylko właśnie w kółko dodaje takie coś małe, małe. Tu jakiś wyścig, tu coś zmienią, tu coś dodadzą. Nadal nie ma tej aktualizacji, słuchajcie, nadal nie ma aktualizacji, a godzina jest 12:58. Także no ciekawie. No nic, zobaczymy, PDA się doda ponownie, no i tak w kółko. I haha. Misiaczki, ja myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku na luźno i tak się trochę nagadałam. Dajcie koniecznie znać, co wy myślicie o tym wszystkim, co myślicie o tym darmowym koniu, czy to faktycznie będzie, czy to właśnie ma związek z tym Sel Francis, jak to wygląda waszymi oczkami, jestem mega ciekawa, a tymczasem bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiam, do następnego, trzymajcie się, cześć!